Dziś w filmu zgranych naprawdę fantastyczny gość, Filip Pławiak, który opowie nam o swojej rewelacyjnej roli w filmie Biała Odwaga. Dzień dobry, cześć Filipie. Dzień dobry, cześć. Dzięki, że znalazłeś dla nas czas. I powiem Ci szczerze, że widziałem ten film i po sensie byłem totalnie oszołomiony. Temat, z jednej strony, dla niektórych może wydawać się kontrowersyjny, ale taki nie jest, bo trzeba zobaczyć film. Jakie były twoje pierwsze myśli, kiedy dostałeś propozycję i scenariusz, i, i zatknąłeś się jeszcze z tą postacią Andrzeja na papierze? No, po przeczytaniu scenariusza po tym, jak zadzwonił Marcin i zaproponował mi jedną z ról, to no, byłem zachwycony i, i, i byłem bardzo podekscytowany tym, co, co nas czeka. Jak ten scenariusz jest napisany, jak ta historia jest opowiedziana? Miałem takie poczucie, że że to może być naprawdę super film. Ja często mam tak, że jak czytam scenariusz, to, to sobie w, w trochę m, czytam z punktu widzenia, z punktu widzenia widza i od razu wyobrażam sobie, co by było, gdybym ten scenariusz oglądał w kinie. I, i jeśli to u mnie w głowie działa, to wtedy wiem, że będzie dobrze. To jest film, który osadzony jest w realiach II wojny światowej, ale ta wojna w tym filmie jest tak jakby obok. Chociaż nie brakuje scen, które są mocne, brutalne, drastyczne, ale to wszystko jest tak skonstruowane, że ta wojna jest takim ciężarem gdzieś na barkach tych bohaterów i w ich głowach, ale nie wciska się na ekran. Powiedz mi, proszę, jak wyglądało przygotowanie pod kątem? językowym do tej roli, bo to jest film e, i tutaj e, warto, żeby państwo wiedzieli, gdzie mamy totalną żonglerkę językami, bo i po polsku, bo i po niemiecku, bo i gwara góralska, to są e, 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 języki, które się tu pojawiają e, i to w bardzo szybkim tempie. Jak wyglądało przygotowanie do tej żonglerki językowej? No wiedzieliśmy, że szczególnie pod kątem gwary nasze przygotowanie musi być na bardzo wysokim poziomie, żeby to wszystko zadziałało. Dzieciństwo w Małopolsce pomogło? Dzieciństwo w Małopolsce... Mm, nie wiem, czy pomogło, bo ja nie mówiłem nigdy gwarą. No właśnie, bo to nowy sąd, prawda? Tak, ja jestem spod nowego Sądza, jestem lachem sądeckim, nie jestem góralem. Nie mówiłem gwarą, ale myślę, że pomógł całkiem niezły słuch, który mam, bo ja na przykład nie umiem śpiewać, ale, ale dobrze słyszę i, i umiem powtarzać i naśladować. Mm -hmm. Więc to mi na pewno pomogło. No, no, ja się Karpier Bułecka, który nas przygotowywał pod kątem gwary, to jest wybitny specjalista i, i ten czas spędzony z nim i różne opowieści, które, które też snuł, to na pewno bardzo mi pomogło w zbudowaniu tej postaci. Wiedzieliśmy, że musi ta Wara zadziałać w 100%, procentach, żeby, żeby widz w to uwierzył, żeby, żeby ten film mógł zadziałać. No więc... bo, bo można było pójść na łatwiznę i zrobić po prostu górali mówiących piękną literacką polszczyzną. <laughs> można było, ale czy to by był dobry pomysł? No nie. nie wydaje mi się, że nie. No nie. Y więc zrobiliśmy wszystko, żeby to brzmiało tak, jak powinno brzmieć i ja jest z tego zadowolony, a jak Jasiek jest zadowolony, to, to myślę, że na pewno jest dobrze. Jeśli chodzi o niemiecki, y moja postać... Y na szczęście dla mnie nie musiała mówić perfekcyjnym niemieckim, więc tutaj nie było aż tyle szlifowania co, co w przypadku gwary. Um. Ale też miałem swojego coacha od kwestii niemieckich, plus dwóch dodatkowych na planie, czyli Rafał Stachowiak i Kuba Gierszał, którzy Aha. mówią biegle po niemiecku, bo spędzili tam wiele lat życia. I często też było tak, że na planie już przed samą sceną chłopaki mieli tak, wiesz co, ta kwestia nie brzmi za dobrze, może powinieneś to powiedzieć tak, więc musiałem Aha. na bieżąco jeszcze zapamiętywać różne Aha. rzeczy i działaliśmy i tylko takie spojrzenie na nich. Dobrze? Dobrze. dobrze, dobrze. I to rzeczywiście słuchajcie w tym filmie, bo bywa tak, że w filmach, i to nie tylko mówimy o polskich produkcjach, ale też o amerykańskich, gdzie trochę tak na siłę wprowadza się inne języki, żeby to wszystko było takie bardziej naturalne i prawdziwe. No to się nie zawsze sprawdza. Tu się sprawdziło. Ten film pięknie brzmi, on jest w ogóle pięknie udźwiękowiony. Jak ci się go słuchało, bo sam mówisz, że masz, że masz to szczęście mieć świetny słuch? Bardzo dobrze, też mam takie poczucie, że, że jest, jest to dobrze dźwiękowo zrobiony film. Wszystko, wszystko y, słychać, wszystko mm. działa. Y, 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 dla I mnie, dla mnie też... No, Widziałem film na razie raz w takiej ostatecznej wersji. Mhm. Daję sobie czas jeszcze przed, przed drugim seansem. I dla mnie wtedy bardzo ważne było to, jak zadziała właśnie pod kątem gwarowym. I miałem takie poczucie, że to wszystko jest dobrze osadzone, więc to było dla mnie wtedy najważniejsze. Ja myślę też, że warto podkreślić taką, taką rzecz, że w tym filmie, kiedy postacie mówią gwarą, są napisy. To bardzo pomaga zrozumieć ten przekaz. Tym bardziej ten film ogląda się tak prawdziwie i robi mocne bo to w zasadzie, z jednej strony, mamy opowieść historyczną, jak wspomnieliśmy też, żeby nie spoilerować, osadzoną w początkach i nie tylko II wojny światowej. Mamy górali, którzy w różny sposób podchodzą do tego, co się wtedy działo na tamtym terenie, tak. jak się zmieniała sytuacja. Bo to nie jest film, gdzie wszystko jest czarno-białe i ta szarość w tym filmie jest najlepsza, właśnie dla mnie, jako dla widza, jeśli mogę wyrazić taką swoją opinię. Natomiast to, co jest dla mnie y, ciekawe, to to, że tak naprawdę ta wojna nie jest tam ważna, tak naprawdę najbardziej. I to, jak ci ludzie podchodzili do tego, czy współpracować z okupantem, czy nie. Tam, moim zdaniem, jako widzę, najważniejsza jest ta tragiczna miłość. Tak, też mam takie, też mam takie wrażenie. To był dla nas na pewno. Y, bardzo ważny i taki kluczowy wątek mhm. w, w tym filmie, bo ym, te emocje, które ta miłość powoduje, one są też przyczyn, przyczyną do wielu różnych sytuacji, które później się wydarzają. Ym, nie dowiemy się, ja też się nie dowiem i mój bohater co by się wydarzyło z moim jętkiem, gdyby ta pierwsza decyzja podjęta przez ojca ta rodzinna decyzja. A propos yy, Jędzka bronki i Maćka była inna. No by myślę, była że nie, zaspo nie zaspojlujemy, jak powiemy, że no chodzi o to, że Jędrek Andrzej, ale może trzymajmy się bardziej Jędrka, żeby to było osadzone w klimacie, jest zakochany w swojej wielkiej miłości bronce, którą też fantastycznie gra Sandra Dżemalska. No jest twój brat, Maciek, Julian Świeżewski. Wy, tak naprawdę to nie jest tak, że wy jesteście antagonistami, bo ten wybór, że ona nie zostaje twoją kochaną, twoją żoną, no kochaną zostaje, ale żoną nie, to, nie, to jest, jest to poza wami, to potem kładzie się cieniem. To, co jest prawdziwe, to jest to yy, dla mnie jako widza, że, że wy tam nie łapiecie się za łby z tym bratem. Wy się różnicie, ale za łby się nie łapiecie. Tak, to prawda. Oczywiście... Tak myśląc o moim bohaterze, to jakiś zgrzyt też zostaje po tym, że, że taka decyzja zapada. Zgodził i, się. I, zgodził się jednak mimo wszystko. I mimo, że Jędrek to rozumie, bo wie jakie są realia tamtych czasów, wie jak, jak, jak to działa. Jeśli zapada decyzja podjęta przez ojca, to właściwie już nic nie można z tym zrobić. To mimo wszystko sam też sam próbuje protestować i, i może oczekiwał, że ten protesty ze strony brata będą trochę większe. No dzieje się inaczej. Ale koniec końców to nie jest tak właśnie, że jednak ta miłość braterska jest później też w tym filmie ważna. Tak, dlatego wart, warto go zobaczyć, bo e, zwłaszcza w trzecim akcie tego filmu ta miłość braterska no, wy, potrafi wycisnąć łzy, ci chusteczki. E, natomiast wracając do tego d, w drugiego wątku wojennego, który bardzo mocno wiąże się z nieszczęśliwą miłością, która daje w zasadzie taką iskrę do tego wszystkiego. E, Myślę, że ciekawą rzeczą jest tam pokazanie tego uwodzenia, ty, czy tych prób przeciągnięcia tych ludzi na stronę na stronę zła. Twoja postać, Andrzej Jędrek, e, powoli daje się uwodzić, e, trochę tak wbrew sobie. E, jak się budowało cały ten proces uwodzenia e, w stronę tego, tego zła? który coraz bardziej może nie tyle fascynuje, ale wciąga, bo ty nie jesteś jako postać w tym filmie zafascynowany tym złem. Ty po prostu idziesz w stronę tego cienia, chociaż tak naprawdę wiadomo, że w sercu to nie do końca tak jest. Tak, do, dlatego ja w, bardzo mocno się skupiłem na, na pracy nad scenariuszem, na takim zanalizowaniu tego, co właściwie się wydarza z tym moim bohaterem, bo wydarza się z, wydarza się z nim bardzo dużo. Tak. I kluczowym dla mnie było rozpisanie sobie takiej linii przebiegu tej postaci, pozaz pozaznaczanie ważnych momentów w losach tego bohatera. Bo na początku jest pogodny, fajny chłopak. Tak, bardzo krótko go takim widzimy, ale, ale, ale tak, tak. Myślę, że to jest chłopak pełen energii, pełen pasji i, i miłości. I bardzo szybko dostaje mocny cios, pier pierwszy ten rodzinny, a później pojawiają się ko kolejne bardzo trudne uderzenia od, od losu, yy, niezależne od niego i później wpada w, w taką, w, myślę, s, s, w taki wir wydarzeń spiralę spirale tego wszystkiego, z której ciężko się już wydostać. On oczywiście, to uwodzenie poprzez wspinaczkę, czyli to, że on spotyka akurat Wolfram'a, który... Jakuba Gierszała. Jest... Tak. Jakuba Gierszała, który jest antropologiem, ale też wybitnym wspinaczem, więc to jego, on wie kim on jest. Jak więc opowiada to... o górach, tak. twojej postaci i widać to, jak ty grasz, że te oczy zaczynają się świecić, kiedy on opowiada o trasie, którą możecie <laughs> razem zrobić. Tak, tak, więc to, to na pewno jest, bo... bo... Po miłości do bronki myślę, że te góry są drugą wielką miłością y, mojego bohatera, i, i, i to uwodzenie przez, przez tą miłość też jest myślę dzięki temu bardziej skuteczne. Plus, plus y, jednak po tych wydarzeniach, które się zadziały wcześniej, też y, jest ten bohater już trochę złamany i może łatwiej w niego przeniknąć, łatwiej zasiać jakąś myśl. Oni dostrzegają rysę? Y, y, y. myślę, myślę, że tak, i y, y później. Y, w momencie, kiedy on już zaczyna przed dramatycznie trudnymi decyzjami i wyborami, to wszystko już jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. I... Jest taki moment w tym filmie, i tutaj nie będziemy spoilerować, kiedy Twoja postać pojawia się w takim specjalnym uniformie. Ja w zasadzie nie jestem pewien, czy nazwać to bardziej mundurem, czy taką wariacją na temat skrzyżowania munduru nazistowskiego z, ze strojem góralskim. Ten strój robi piornujące wrażenie. Jak się poczułeś? Jaka była twoja pierwsza myśl, kiedy zrobiłeś pierwszą przymiarkę, za założyłeś ten bardzo wyjątkowy strój i zobaczyłeś siebie w lustrze? No, było to specyficzne uczucie. Dość, 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 dziwne. Nie wiem do końca, jak określić. Bo patrzymy na ciebie w tym filmie, powiem ci, że ja, jak zobaczyłem cię, kiedy wychodzisz, pojawisz się w kadrze w tym, w tym, w tym, w tym uniformie, mnie zmroziło. Nie dziwię się, nie dziwię się. No, ma w sobie jakąś taką dziwną siłę, w sobie ten mundur, a przy okazji jest... Nie wiem, jakiego słowa tutaj poszukać, ale jest w nim coś takiego bardzo nie, takiego niepokojącego, dotykającego, coś, coś właściwie takiego dziwnego. Myślę, że to słowo. Czyli mnie przerażała myśl, która mi się pojawiła, że co by było, gdyby im się to udało i mhm. gdyby takich ludzi w takich uniformach pojawiło się więcej? To była bardzo przerażająca myśl, która gdzieś tam się poza ekranem, w widzu, pojawia. Możemy też zaznaczyć, że akurat jeśli chodzi o ten mundur, o którym teraz mhm. rozmawiamy, to taki mundur nigdy nie powstał. To, mhm. to była wizja reżyserska i on się pojawia właściwie w jednej, dwóch w scenach. Yy, scenach. Tak. Yy, Ale zostaje. To jest on. Tak, on gdzieś. Zostaje w sensie w, w, w głowie, w głowie tak? tak. Więc myślę, że to też jest jakiś taki sygnał, tak jak mówisz, co by mogło być. Co by mogło być. E, mówiliśmy o miłości do góry, która w tym filmie też jest pięknie pokazana, e, fantastyczne zresztą zdjęcia. E, I też za, za, zastanawiało mnie oprócz tych wszystkich łamańców językowych, z którymi musiałeś się zmierzyć. Także ta e, strona z fizycznym przygotowaniem się do tej e, roli, no bo tam i wspinasz się w górach, i wspinasz się. E, to na Kościu Mariacki? To jest Kościół Mariacki? Nie, 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 to Kościół na Podgórzu. A, na Podgórzu, okej, okay. Tak. Okay. No właśnie i jak wyglądało przygotowanie do tego? Na ile to, co widzimy na ekranie, to jest magia kina, a na ile to jest zmęczony Filip Pławiak, który po godzinach treningów wspinał się tu i tam? To jest w 100% procentach to drugie. Uh -huh. Nie ma żadnego oszustwa w tym filmie, green screenów, kaskaderów, dublerów. Wszystko, co widzimy, to jest... Taki... Pozwolili tak bez, bez, bez kaskaderów? No, właściwie to... Czy nie mi było tak wiesz, Filip, pozwoli... ale słuchaj, no ty niesiesz na barkach cały film, to może jednak nie. <laughs> nie. Oczywiście, że, że byłem, byłem zabezpieczony i, i wybitni specjaliści czuwali nad tym, żeby wszystko było OK. I to jest decyzja, którą wspólnie z reżyserem i producentkami podjęliśmy, że, że y, zrobimy to wszystko sami. Andrzej Marcisz wybitny wspinacz Taternik sprawdził moje możliwości. Marcin też mnie znał, wiedział, że. Marcin lubię... koszałka, reżyser tutaj Tak, Marcin wspomnie. koszałka wiedział, że jestem, y, że lubię sporty. Y, dobrze mi to idzie. I uwierzyli wszyscy w to, że jestem w stanie w rok od zera przygotować się do y, trudnych scen spinaczkowych. Kosztowało to dużo po tu wysiłku. Y, Praktycznie codziennych treningów, ale, ale udało się, i, i to, to wzruszenie na koniec, kiedy tą już najtrudniejszą trasę, drogę na filarze kazalnicy pokonaliśmy, było duże. Tam jest też taka scena w trakcie spinaczki, kiedy ty używasz dwóch czekanów. I jeden ci wypada, i widać taką naprawdę autentyczną złość, wkurzenie Jędrka, Andrzeja, twojej postaci. I tak się zastanawiałem, i czy możesz nam to zdradzić, czy ten moment to był oskryptowany, czy to był rzeczywiście moment w scenariuszu, czy rzeczywiście było jednak tak, że, że, że ten czekan wypadł, I to, Nie, jest to był... i to jest naturalna reakcja wkurzenia, <laughs> że jestem gdzieś tam między niebem a, a, a ziemią. I tutaj narzędzia brak? Było to napisane. Było to napisane uh -huh. i więc, więc nie była to improwizowana, spontaniczna sytuacja, ale były takie sytuacje, gdzie Marcin Koszałka mówił, że no jestem pod kątem aktorskim w dość komfortowej sytuacji, chociażby. Przy wspinaczce na super ścieku, gdzie też z czekanami po lodowym się wspinałem, bo, bo czuć, że, że ja tam walczę o życie. To znaczy, to co mój bohater w danym momencie tam przeżywał, czyli świadomość tego, że w każdym momencie każdy błąd może spowodować, że, że go nie będzie, bo upadku z takiej wysokości nie da się przeżyć, mhm. że to skupienie i to, to poczucie adrenaliny, że to wszystko się przenosiło na mnie i, i ze mnie w tego bohatera, bo, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy w takich warunkach I, i wybijając czekan w lód, nie wiesz, czy ten fragment lodu się nie oderwie, nie wiesz, czy odrywający się fragment nie, nie uderzy cię, nie spowoduje czegoś nieoczekiwanego, no to jest niezwykła adrenalina. Zwłaszcza, że bierzemy pod uwagę okres lat 30., 40., kiedy też zupełnie inaczej się wspiniano, inne były narzędzia, inne były zabezpieczenia. I proszę Państwa, to jest tak, że tam naprawdę, kiedy ogląda się te sceny, to adrenalina rośnie. Zresztą ta miłość do gór i to, że Twój bohater Jędrek Andrzej podejmuje ryzyko, też jest tym cierniem, który gdzieś w, ten, w tę miłość się do, do, do bronki wbija, prawda? Tak, to prawda. Choć... No tak, 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 zgadzam się. Chociaż yy, ja też w kontekście relacji z Bronką myślę, że dla niej to nie jest yy, problem. Problem, problem bardziej, dla, ojca. bardziej dla ojca. Ale a, a jak myślę sobie o, o Jędrku, to, to myślę, że dla niego to było bardzo ważne. I też trochę tak sobie to czytam jako taką metaforę poszukiwania Jakieś poczucia wolności. Mm. I ja sobie zapisałem takie właśnie cztery hasła, jak oglądałem ten film w notatkach. Właśnie wolność, chciwość, wojna i miłość. W jakiej kolejności e, e, ważności, czy też takiego emocjonalnego ładunku, może nie ważności, ale emocjonalnego ładunku, moglibyśmy tutaj ułożyć w tej historii? Wojnę, miłość, chciwość i wolność. Mm, jakbym już... Myślę, że każdy może, może odebrać to inaczej Aha. i sobie inaczej to ułożyć. Ja bym chyba ułożył miłość, wolność, wojna, chciwość. Tam jest też taka e, bardzo ciekawa konstrukcja tworzenia scen w tym filmie, kiedy pojawiają się sceny brutalne, kiedy pojawiają się sceny stricte wojenne, straszne. E, Ułamek tego mamy w zwiastunie, ale też nie będziemy Państwu spoilerować, bo naprawdę warto to zobaczyć i przeżyć, zwłaszcza to jak Ty grasz, e, kiedy pewne rzeczy okrutne są przed Tobą ujawniane, ale my widzowie, my tego nie widzimy i wolno przesuwająca się kamera, dopiero w jednej scenie z ciężarówką zwłaszcza, przepięknie zrobione i też pod takim kątem, że ta kamera jest właśnie przepięknie wysterowana, że to nie jest ujęcie na zasadzie cięć, tylko tak, widzimy tak, jak tak. to napięcie ruchem kamery narasta i widzimy twoją twarz, jak ty widzisz to, czego my jeszcze nie widzimy i boimy się, kiedy ta kamera dojedzie już do tego momentu. E jak wyglądało tworzenie takich scen, bo tam jest takich scen wiele, kiedy ta kamera rzeczywiście pracuje nie na cięciu, e, tylko jednym takim długim ujęciem. Czy e, to była wymagająca praca, czy ile razy powtarzaliście, czy mieliście to szczęście, że udawało się, udawało się to szybko nakręcić, bo to są strasznie trudne ujęcia. To, tak, to były trudne ujęcia. Ja takie ujęcia lubię, bo mam poczucie, że w Rzeczywiście wszystko musi się wydarzyć w danym momencie. Nie tak. mamy miejsca na, na to, że o, tutaj może ten fragment pójdzie mi lepiej. A w następnym... Tak, to jest. Musi, musi wszystko zadziałać i ta energia, która się niesie od pierwszego kroku w danej scenie, od pierwszej sekundy, musi trwać i ewoluować do samego końca danej sceny. Więc ja coś takiego lubię, bo to jest ekscytujące i, i, i no, no, fajne wyzwanie. Było to oczywiście trudne, szczególnie, że czasami. Nie mieliśmy na to zbyt dużo czasu, bo, bo Marcinowi na przykład zależało, żeby w określonych warunkach mhm. światła, naturalnego światła czy światła, które gdzieś tam już zanika, yy, to było realizowane. Więc czasami, czasami było tak, że czekaliśmy, zrobiliśmy jakąś próbę, nie chcieliśmy tego powtarzać zbyt wiele razy, żeby tej energii nie stracić. Mhm. I później mieliśmy na przykład czas na 3-4 duble, bo, bo, bo warunki. Ekspozycyjne się kończyły. Tam jeszcze jest jeden wątek romantyczny i też pięknie zagrany przez Wiktorię Grodicką, świetną litewską aktorkę, która gra Helenę, stenografkę. Macie romans. I to też jest piękna historia, taka. Jeden z tych wątków w tym filmie, który pokazuje, że ta miłość ma wiele różnych obliczy. Tak się zastanawiam, bo to też nie jest jakiś tam super spoiler. Wiadomo, że, że, że jak jedna kobieta zamyka swoje serce, albo też miłość gdzieś tam z różnych przyczyn nie może się spełnić, to czasami pojawia się druga. Różna jest ta miłość czasami bardziej fascynacja, czasami bardziej uczucie takie prawdziwe. Czy Jendek tę Helenę kochał? Hmm. Myślę, że sam do końca nie wiedział. Mhm. Że sam do końca nie wiedział, co to jest. W jakim stopniu to była, myślę, ucieczka. I wydaje mi się, że wiedział, że w głębi serca, że tam jest miejsce dla jednej osoby. Ale jakieś uczucie na pewno do Heleny się pojawiło. Bo to są piękne, kameralne sceny zagrane z wielkim uczuciem i bólem w was obojgu. Eee, tak, i, tak, i, tak. Jest i, taka i... scena, gdzie po spotkaniu z Bronką ja właściwie od razu. Mam y, scenę z, z, z Wiktorią, i, i pamiętam, że, że dużo sobie wtedy myślałem o tym, co ten mój bohater musi czuć. E, nasza rozmowa zbliża się do końca, czas jest nieubłagany, e, ale na samo, na samo zakończenie, jako, jako taki mm, epilog naszej rozmowy, to chciałbym Cię prosić, żebyś. E, Zachęcił widzów do tego, żeby poszli do kina i zobaczyli Białą Odwagę. I dlaczego warto ją zobaczyć? Bo e, różne głosy, które pojawiają się o tym filmie, absolutnie nie mają nic wspólnego z tym, co widzimy na ekranie. Więc dlaczego warto zobaczyć ciebie jako jędrka w Białej Odwadze? Ja po pierwsze uważam i wydaje mi się, że jestem w miarę obiektywny w tej kwestii, że to jest naprawdę piękny film i film, który działa na emocje. I mam nadzieję, że Państwo. Pójdziecie do kin i, i, i przeżyjecie te emocje razem z bohaterami naszego filmu. A dla mnie kino to emocje, więc, więc to jest coś, czego zawsze tam szukam i mam nadzieję, że też to znajdziecie. Dlatego bardzo zachęcam. Myślę, że ten film jest, jest mocny i poruszający, i na pewno, na pewno na Was zadziała taką, mam nadzieję. A my bardzo dziękujemy naszemu gościowi, że opowiedział o tym wyjątkowym filmie, wyjątkowej roli. I naprawdę zabierzcie chusteczki do kina, bo będzie okazja do wzruszeń i do emocji. Biała Odwaga w kinach, Filip Ławiak był naszym dzisiejszym gościem. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję.